do elaboracji amunicji przygotowujemy sobie materiał, który nam będzie potrzebny. Do wycinania przybitek używamy wycinaka i młotka. Jako podstawę używam pniaczka wykonanego z drzewa lipowego. Chodzi o to, żeby drzewo było bez sęków i miękkie, bezsłojowe. Wtedy nie niszczy się wycinak. Wycinamy dwa rodzaje przybitek. Przybitkę tekturową przybitkę wojłokową, czyli gipsową, albo jak kto woli, flejtuch. Tu trzeba użyć już troszeczkę większej siły. To już mamy wszystkie komponenty potrzebne do robienia amunicji. Przystępujemy do samego cyklu elaboracji. Rozpoczynamy ten cykl od obejrzenia łusek, czy się nadają, czy nie. Ważną sprawą jest to, aby brzeg łuski był w miarę sztywny, w miarę twardy, co ustrzeże nas przed przykrym wysypaniem śrutów w przewodach lufy lub jeszcze przed włożeniem do komory nabojowej. Mamy dwa rodzaje spłonki. Spłonkę z kołnierzem i spłonkę bez kołnierza. Stara amunicja, stare łuski akurat to są przykłady, mają spłonkę bez kołnierza. Spłonki są dostępne w wersji i z kołnierzem i bez kołnierza. Jeżeli stwierdziliśmy, że łuski są dobre, przystępujemy do wybijania spłonek. Do wybijania spłonki używamy tego samego pniaczka, używamy podstaweczki i wybijaka. Podstawka w moim przypadku z otworem na zewnątrz, aby ułatwić usuwanie spłonki i wybijak. Wybijak normalny, pręt stalowy ze zwężeniem na końcu. Łuska z wybitą spłonką. Przygotowane w ten sposób łuski wewnętrznie czyścimy przy pomocy pędzelka, szczoteczki ze starego prochu, z pozostałości po starym prochu. I możemy przystąpić do wbijania spłonek nowych. Spłonka bez kołnierza, spłonka starego typu i spłonka z kołnierzem, spłonka nowego typu, której zastosowanie wymagają łuski wykonane z plastiku.
łuska z zabitą nową spłonką. Następnym krokiem do uzyskania pełnego naboju jest napełnienie łuski prochem. Używamy prochu, może być polski soku, przez sentyment zapakowany w bardzo stare pudełko. To pudełko ma taką zaletę, że nie dopuszcza wilgoci. Ten proch tutaj nie zawilgi. Jest dość szczelnie zamknięty. Prochu nie podsuszamy, prochu w łuskach nie ubijamy i nie staramy się dodatkowej naważki zrobić. Chcąc dokładnie cały proces elaboracji przeprowadzić, nigdy nie należy się spieszyć. Robimy wszystko systematycznie po kolei. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak robienie gotowej sztuki amunicji. Robimy całą partię, którą mamy przygotować. Więc mamy łuskę, w którą jest wbita nowa spłonka. Przystępujemy do zasypywania łuski prochem. Do zasypywania używamy miarki. Ten rodzaj miarki jest sprawdzony z wagą. Tu się mieści zgodnie z instrukcją zawartą na prochu do kalibru numer 12, 2,1 do 2,3 grama prochu. Nie staramy się napełniać miarki z czubem. Miarka ma być równa i nie utrząsamy prochu. Następnym krokiem jest zamknięcie prochu przybitkami. Najpierw przybitką tekturową. Do tego celu używamy grzybka. Pamiętając przy tym, aby prochu za mocno nie ściskać. Bardzo ważnym jest po wprowadzeniu równo przybitki odgięcie ewentualnie zagiętych boków łuski, co nas ustrzeże przed zdarzeniami typu wysypanie prochu i rozkręcenie amunicji. Na przybitkę tekturową zakładamy przybitkę wojłokową, filcową inaczej. W związku z tym, że są trudności ze zdobyciem filcu o pożądanej grubości, można przez założenie dwóch przybitek cieńszych regulować sobie ilość zawartego śrutu. Takim przykładem, gdzie trzeba regulować ilość zawartego śrutu, jest polowanie na piżmaka, gdzie wystarczy kilkanaście śruci, bo strzelamy z bliska. Następną fazą jest założenie drugiej przybitki tekturowej na przybitkę wojłokową. Przystępujemy do napełniania łuski śrutem. Moim ulubionym sposobem napełniania łuski śrutem
jest napełnianie bezpośrednio z woreczka. W dniu dzisiejszym elaborujemy amunicję ze śrutem numer 6, gdyż popróbujemy swoich sił na strzelnicy. Miareczka, którą napełnialiśmy łuski prochem, jest skonstruowana w ten sposób, że można regulować przez odstawienie dna ilość zawartego śrutu. Ma 4 pozycje. A jeżeli ktoś nie posiada takowej miareczki, wyznacznikiem ilości napełnienia śrutu jest margines około 5 mm ponad śrutem do krawędzi łuski. Po napełnieniu łuski śrutem zatykamy przybitką tekturową. Przygotowujemy w ten sposób łuskę do zamknięcia w maszynce, czyli zakręcenia. W ten sposób cykl napełniania łuski został zakończony. Został ostatni cykl, czyli zawinięcie łuski. To spowoduje utrzymanie śrutu na swoim miejscu, przekalibrowanie i potem sukcesu w łowisku życzenie. Do zawijania łuski używamy maszynki, która ma głowicę wykonaną z mosiądzu, aby ułatwić sobie zawijanie. Ja stosuję potarcie końcówki łuski głowicy steryną. Powoduje to po rozgrzaniu mosiądzu, powoduje to zmniejszenie oporu tarcia. Pocieramy steryną, woskiem koniec łuski. Lekko przytrzymując w pierwszej fazie i kilkanaście razy pokręcamy korku. Do tej pory bazowaliśmy na łusce tekturowej. W tej chwili pokażemy, że łuska plastikowa nie jest też śmieciem. Można w niej elaborować amunicję. Została normalnie napełniona. W tej chwili ją też zakręcimy. Wymaga to troszeczkę dłuższego procesu zawijania, ale jest to... Przedostatnią czynnością przy elaboracji amunicji śrutowej jest przekalibrowanie. Jak do tej pory wszystkie przyrządy mogliśmy używać w wykonaniu amatorskim. Niestety kalibrownik jest przyrządem, który wymaga troszeczkę precyzji. Ważna jest ścianka, gładź ścianki. Zakładamy łuskę w kalibrownik przy pomocy kciuka i dłoni przepychamy łuskę do osłony metalowej. Często spotkałem się z wypychaniem łuski w
ten sposób. Nie polecam tego sposobu, gdyż powoduje to rozmiękczenie zawoju na końcu łuski. Jest sposób troszeczkę boleśniejszy, ale pewniejszy. Ten sam sposób. Kciuk, dłoń, przepchnięcie. Przekręcenie o jakieś 90 stopni powtórnie. I wyjęcie łuski. W ten sposób wykonany nabój na pewno wejdzie do komór nabojowych. To samo z łuską plastikową. Łuska plastikowa ma to do siebie, że jest łatwiejsza w kalibrowaniu. Po prostu materiał jest bardziej śliski. Oto dwa gotowe naboje. Nabój w łusce starego typu, czyli w tekturowej, i nabój w łusce plastikowej. Ostatnią czynnością jest oznakowanie, jaka to jest amunicja, gdyż nie wszystka amunicja zostaje jednorazowo wykorzystana. Sposobem przeze mnie stosowanym jest oznakowanie kolorami. Jest amunicja numer 6. Ja ją znakuję dla siebie mazakiem żółtym. Tak wykonaną amunicję do pudełka. Następny krok to do komory nabojowej i daszbur i częstego łamania. Wykorzystano sygnały łowieckie grane przez zespół trębaczy myśliwskich Goraj.